Witajcie, bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Tydzień temu Marcin miał okazję mówić zachęcające słowa odnośnie tego, jak Paweł przypominał Tymoteuszowi, jak ma być zachętą dla innych, jak sam swoim życiem ma być pewnym wzorem i przykładem, żeby on sam siebie pilnował, a przez to też był błogosławieństwem dla innych. I dzisiaj miałem już cały plan, co się będę mówił. Chciałem mówić o nowym, świętym życiu, które jest w Panu Jezusie Chrystusie, ale trochę przez brata Adama musimy to zmienić. Otwórzmy jeszcze raz treny. Zanim przejdziemy do tej głównej części, chciałem zapytać, czy jest dzisiaj ktoś tutaj, kto szuka Pana, tak szczerze, prawdziwie z serca. Bo brat Adam czytał z trzeciego rozdziału te wiersze od 22, a ja bym chciał przeczytać od 25. Pan jest dobry dla tego, kto w Nim pokłada nadzieję, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na ratunek Pana. Dobrze jest też, gdy mężczyzna nosi jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je na niego wkłada. Niech przygnie ustami do prochu. Może jest jeszcze nadzieja. Niech nadstawia policzek bijącym i niech nasyci się zniewagą, gdyż Pan nie odrzuca na wieki. Owszem, jeśli zasmuca, to też się lituje. Według obfitości swej łaski. Bo nie zależy mu na tym, by gnębić i zsyłać na ludzi cierpienia. On nie kruszy pod stopami więźniów ziemi. On nie łamie praw człowieka, chociaż jest najwyższy. On nie krzywdzi nikogo w toku sprawy. Pan się troszczy. Widzimy, jak często ludzie mają wyobrażenie na temat Boga. Często wszystkie nieszczęścia, niepowodzenia, problemy przypisują Panu Bogu. Że gdyby On był taki, jak wszyscy o nim mówią, to by się nigdy nie działo. A widzimy, że grzech, który wszedł przez nieposłuszeństwo człowieka, powoduje, że to wszystko, póki ta ziemia trwa w takim kształcie, jak dzisiaj ją znamy, towarzyszy nam, ludziom. I z tego fragmentu wiemy, że Jeremiasz tutaj miał dużo powodów, żeby płakać i narzekać i skarżyć się na Boga. Teoretycznie, tak po ludzku. Ale zobaczcie, w tym całym nieszczęściu, które wtedy Izrael przeżywał, on pokazuje prawdę Bożą. I to chyba jest najważniejsze, żebyśmy pamiętali o tym, jaki Bóg jest, kim my jesteśmy, jaki On jest niesamowity, łaskawy. Zobaczcie, że tutaj możemy zobaczyć to, że mimo, że On jest najwyższy, mimo, że jest potężny i ma pełne prawo zrobić z człowiekiem, co chce, to nie łamie praw człowieka, nie niszczy go, nie dobija, a łaska Jego jest nieograniczona w tym zakresie. Natomiast to, co było ważne na samym początku i co Jeremiasz podkreśla, Pan jest dobry dla tego, kto w Nim pokłada nadzieję, dla duszy, która Go szuka. I to myślę, że ważne jest, jeżeli szukamy Boga, żebyśmy byli przed Nim szczerzy. Żebyśmy w Nim położyli nadzieję, że w Nim jest prawda i tylko w Nim. A kiedy jesteśmy Jego dziećmi i chcemy przybliżać się do Niego, uświęcać, to też, żebyśmy pamiętali, że możemy do Niego przyjść i On jest tym, który nie odrzuca. Który ma też to pragnienie, żebyśmy poznawali Go coraz bardziej i stawali się podobnymi do Niego. Więc to jako taka zachęta i drobne przypomnienie. A w związku z tym otwórzmy pierwszy list Jana. Trochę mówię inaczej, to było poukładane, ale wierzę, że Pan Bóg jest żywy, też kieruje, żeby było tak, jak On, to, co On chce przekazać. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. Może od 7 wiersza. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy, jesteśmy dalece od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów,
On jest wierny i sprawiedliwy, przebacza nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z niego kłamcę. Nie byłoby w nas jego słowa. Drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu, a jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Myślę, że fragment jest bardzo dobrze znany, ale pokazuje nam i przypomina, że po pierwsze, wszelki grzech, który jest, jest do zmazania tylko w Jezusie Chrystusie. W Jego ofierze i innej drogi nie znajdziemy. Dlatego On sam powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Więc szukanie w innych miejscach po prostu nie ma sensu. To jest pierwsza rzecz. Druga, to kiedy stajemy się Jego dziećmi, nie znaczy, że w naszym życiu nie może pojawić się grzech, coś, co się Jemu nie podoba. I ważne, żebyśmy chcieli przychodzić do tego światła. Do Niego, do Jego słowa. I żebyśmy weryfikowali nasze życie. Czy stoimy faktycznie tak, jak On? Czy naśladujemy Go? A może gdzieś coś zakradło się w nasze życie, co powoduje, że zasmucamy Go? Jesteśmy antyświadectwem? Albo po prostu nie słyszymy Jego głosu, bo zamknęliśmy się na to przez to, co robimy. Ciekawą jest rzeczą, że jak otworzymy Ewangelię Jana, jeden z najbardziej znanych fragmentów, trzeci rozdział, to Jan pisze też o tym. Bo Jana 3,16, myślę, że większość ludzi na świecie przynajmniej słyszało. Ja nie mówię, że znają, ale słyszało. Ale przeczytajmy może od 18 wiersza. Trzeci rozdział Ewangelii Jana, 18 wiersz. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Oto na czym polega sąd? Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do Niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła, chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. Zobaczcie, tu nie ma miejsca na strach. Diabeł oczywiście próbuje za wszelką cenę człowieka oddzielać się od Boga. Kiedy jeszcze nie jest jego własnością, no to oczywiście robi wszystko, żeby go oddalić, żeby skupić jego myśli, pragnienia. Całkowicie na czymś, co jest dalekie od Boga, co jest przeciwne Bogu. Kiedy jesteśmy jego własnością, to też próbuje podrzucać różne rzeczy, które spowodują, żeby gdzieś ta ciemność się pojawiła. I bardzo często, jak rozmawiam z ludźmi, pojawia się, kiedy, nie wiem, jest jakiś grzech czy upadek, to często powtarzane jest, ale wiesz, chciałbym najpierw się trochę poprawić i wtedy przyjść do Niego, bo dzisiaj jak ja mogę przyjść? Zobaczcie, na logikę jest to sensowne. No jak do świętego Boga przyjść taki ubrudzony? Takim przeciwieństwem tego, kim On jest, świętości. Przecież automatycznie będziemy odrzuceni. To nam podpowiada rozum i to się wydaje poukładane, sensowne. Ale zobaczcie, on mówi zupełnie co innego. Powinniśmy pragnąć przychodzić do tego światła, aby to światło obnażało nasze życie. Bo jeżeli wierzymy w Jego łaskę, Jego miłość i to, że Jego ofiara jest wystarczająca, to nie musimy się bać też tego, że coś zostanie wykryte. Mało tego, tylko i wyłącznie w Jego mocy jest to, że możemy to życie zmieniać. Chyba, że wierzymy, że mamy sami taką moc, że jeżeli coś Pan Bóg nam przez swoje słowo wskaże, lub przez nasze sumienie, bo też jest w stanie i w ten sposób, czy przez innego brata czy siostrę, to my sami sobie się z tym rozprawimy. Zobaczcie, jak często wiemy o czymś, że coś jest przeszkodą, coś jest złe, i wielokrotnie próbowaliśmy sami sobie z tym poradzić. Jakie były skutki? Opłakane. Czasem się udało. Przez dzień, dwa, tydzień, no może miesiąc.
Ale prędzej czy później to nas zwyciężało, bo my w sobie mocy jako ludzie nie mamy. Naszą mocą i nadzieją jest Pan Jezus Chrystus, Jego ofiara, to co w Nim mamy i Duch Święty, który też nas wyposaża we wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Zobaczcie, że wszystko mamy w Nim. I dzisiaj teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do głównego tekstu, pierwszy list do Koryntian. I szósty rozdział, otwórzmy. Jeżeli znamy listy do Koryntian, przynajmniej dwa, które są nam znane, bo wiemy, że był jeszcze przynajmniej jeszcze jeden, o którym w tym pierwszym wspomina Paweł, że pisałem do was, więc wiemy o tym, że było ich więcej. Ale z tych, które znamy, był to bardzo ciekawa społeczność. Z jednej strony dobrze rozumiejąca wiele rzeczy, wyposażona w dary Ducha Świętego, a z drugiej strony posiadająca bardzo dużo problemów. Bardzo dużo grzechów, tak to trzeba powiedzieć. I całkowicie gdzieś zaślepiona, nie widząca tego. Dopiero Paweł musiał swojej miłości pewne rzeczy im pokazać, objawić i zachęcić ich do tego, żeby poddali się oczyszczeniu. I czasami, powiem wam, jest takie, myślę, taka tendencja, kiedy czytamy ten list, że im współczujemy. A ci Koryntianie to faktycznie tyle kłopotów przysparzali Pawłowi. No, my to tak nigdy. Ale przyjrzyjmy się. Szósty rozdział i może zaczniemy od 9 wiersza. Wcześniejsze wiersze mówią o tym, że dochodziło między innymi w tej społeczności do konfliktów, jakichś tam kłótni, problemów. I one prowadziły aż do tego stopnia, że wierzący szli do sądów. Jeden wierzący pozywał drugiego. Więc widać, że były jakieś poważne tematy, na tyle poważne, że jakoś sobie sami z tym nawet nie chcieli poradzić. Myśleli, że no jeżeli jest instancja państwowa, no to ona rozstrzygnie spór i załatwi ten temat. No i apostoł Paweł tutaj gani ich za to. I też ciekawie ich gani, bo mówi do nich, jeżeli nawet cierpisz, to czemu nie cierpiałeś? To czemu wyrządzasz niesprawiedliwość bratu i powodujesz jego cierpienie? Po ludzku możemy powiedzieć, Pawle, stop. No, przecież to on mnie skrzywdził, ja go tylko pozywam, chcę sprawiedliwości. A apostoł Paweł mówi, czy nie wiecie, że świat będziecie sądzić? Mało tego, to mówi, i aniołów będziecie sądzić. To czy nie jesteście tak małych, błahych spraw w stanie sami osądzić? Więc to tylko pokazuje, jakie były w tym zborze sytuacje i dlatego, że wiedząc to, czytajmy dalej. Od 9. Albo od 8, przepraszam. Tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości, bo wyrządzacie krzywdy, i to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy się im oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy i zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi właśnie niektórzy z was byli. Obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie pozwolę, by cokolwiek mną zawładnęło. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch dla pokarmów, ale Bóg położy kres jednemu i drugiemu. Ciało natomiast jest nie dla nierządu, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś Pana wzbudził i nas także wzbudzi swą mocą. Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc mam brać członki Chrystusa i czynić członkami prostytutki? W żadnym razie, bo czy nie wiecie, że kto się łączy z prostytutką, staje się z nią jednym ciałem? Będą bowiem, jak czytamy, ci dwoje jednym ciałem. Kto natomiast połączył się z Panem i jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed nierządem. Każdy grzech, którego człowiek się dopuszcza, ma miejsce jakby poza jego ciałem. Kto jednak dopuszcza się nierządu, grzeszy względem własnego ciała. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego,
który jest w was i którego macie od Boga, oraz że już nie należycie do siebie samych, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Widzimy, że apostoł Paweł nie ma tematów tabu. Nie wziął, powiedzmy, tam jakiejś ich części i gdzieś na boku powiedział im, żeby nie gorszyć innych. No, dotykacie się jakichś takich złych rzeczy. Wiemy, wcześniej w 5 rozdziale pokazuje przykład, kiedy któryś z braci żył z żoną brata swojego. Prawdopodobnie nie była to matka, ale kobieta, która wcześniej była w związku z małżeńskim z ojcem. I też mówi o tym publicznie i mówi: zobaczcie, wy nawet nie dostrzegacie, że coś jest nie tak. Doszło do sytuacji, że szczycicie się tym. Tą waszą wolnością, tylko ta wasza wolność poszła w złą stronę. Wiemy o tym, że w Koryncie miał miejsce jeden z większych kultów pogańskich, gdzie wielbili swoich bożków, między innymi przez to, że był uprawiany nierząd świątynny. Wiemy, że do dzisiaj się mówi córy Koryntu, tak, i każdy wie, o co chodzi. To miasto słynęło z tego, że wszędzie tych kobiet było bardzo dużo i myślę, że oni po prostu normalnie żyjąc, funkcjonując, codziennie spotykali się z takimi kobietami, z tymi, którzy uprawiali taką prostytucję i korzystali z niej. I kiedy wyszli z tego, no doszło do sytuacji, że nie dostrzegli, że jest to coś, z czym trzeba skończyć. Gdyby takiej sytuacji nie było, apostoł Paweł pewnie by o tym w ogóle nie wspominał. Ale zanim do tego jeszcze przejdziemy, zobaczcie, że apostoł Paweł bardzo jasno im mówi: niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego. I dobitnie wykazuje, cóż jest tą niesprawiedliwością. Ja myślę, że apostoł Paweł tutaj nie zamknął całości rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, ale z którymi największy problem mieli, z którymi się zderzali, i pokazuje jedną bardzo, bardzo ważną rzecz. A takimi właśnie niektórzy z was byli. Obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. Wiemy, że już Pan Jezus pokazywał, że w Kościele będą Jego dzieci, ale też będą ludzie, którzy przyjmą pewien pozór pobożności. Będą tym zasianym konkolem i Pan Bóg pozwala im rosnąć razem. Do czasu końca. I czasami, patrząc w takiej społeczności, może dochodzić i do zgorszenia. Może dochodzić nawet do takiego, w cudzysłowie, zarażenia się tym grzechem. Jak nie ma reakcji, grzech się gdzieś pojawia i druga osoba patrzy i mówi: no, tutaj nikt mnie tego nie piętnuje, to jest okej, no to chyba jest w porządku. Więc pokazuje nam na to, żebyśmy, a apostoł Paweł tam w innym miejscu gdzieś pisze, mówi: napominajcie tych, którzy są w grzechu, ale z drugiej strony bądźcie na tyle ostrożni, żebyście tym przypadkiem grzechem się nie zarazili. Tam on wyraża to jako: nawet nie dotykajcie szaty splugawionej. Musimy w tym mieć ostrożność, bo będąc w ciele, ten grzech tak samo i nam zagraża. Więc to, od czego musimy zacząć, to musimy sobie zdać sprawę, to, o czym pisze apostoł Paweł, że kiedy poznajemy Pana Jezusa Chrystusa, jako naszego Pana i Zbawiciela, stajemy się nowym stworzeniem. Umieramy dla grzechu, dla tych pragnień. Powinniśmy pozwolić, żeby On przemieniał nasze myślenie, nasze zrozumienie tego, co wcześniej wydawało się dobre. I potem mamy tą wodę, to słowo, żeby ono obmywało nas. Żebyśmy mogli sprawdzać i weryfikować, czy tak faktycznie go rozumiemy, czy może poszliśmy za naszym wyobrażeniem Boga. Powiem wam, że często jak rozmawiam z ludźmi, to oni mówią: tak, ja wierzę w Boga. Więc ja ich pytam: dobra, to powiedz mi, w co wierzysz? Chcę to poznać. I każdy z nich ma swoje wyobrażenie. Każde jest zazwyczaj inne, ale ono jest, jakby to powiedzieć,
skonstruowane na jego potrzebach. Ten Bóg jest dobry, ten Bóg jest miłosierny, ten Bóg jest łaskawy. To jest wszystko prawda. Ale na tym się kończy. Ja mówię, okej, jeżeli ten Bóg taki jest, to czy masz pewność zbawienia? Czy wiesz, czego on od ciebie oczekuje? No nie wiem. To testuj to, sprawdzaj. Szukaj w jego słowie. A nie, to wiesz, to może nie do końca. I to pojawia się problem, że my też, jeżeli nie sprawdzamy tego, co wierzymy, co rozumiemy, co odczuwamy, bo często też się słyszy, no ja tak czuję. Mi się tak wydaje. Ja mam takie wyobrażenie. Okej, to sprawdź, czy to jest prawda i skąd masz te myśli, skąd masz to objawienie. Czy ono pochodzi od Boga, czy z naszego ciała. I tu apostoł Paweł pokazuje to, co też Jan mówił, kiedy Chrystus staje się dla nas naszym Bogiem, naszym Zbawicielem, to następuje pewna przemiana. On mówi, niektórzy z was takimi byli, ale dostąpiliście tej przemiany. Staliście się nowym stworzeniem. To jest ciekawe, zobaczcie, że Bóg nie naprawia człowieka. Tu coś poprawi, tam coś zmieni. On stwarza nowego człowieka. Z nowymi pragnieniami. Oczywiście, jesteśmy w ciele i zdarzy się, że zgrzeszymy. Ale to nasze pragnienie polega między innymi na tym, że chcemy przychodzić do tego światła. Chcemy, żeby były obnażane rzeczy, które się jemu nie podobają, bo naszym pragnieniem się jest jemu podobać, żeby go naśladować. I kiedy on wskazuje, zobacz, tu coś jest nie tak, Panie, daj mi moc, chcę to zmienić. To jest moje pragnienie. Nawet jak kiedyś to bardzo kochałem, bardzo to lubiłem, to już nie ma dla mnie znaczenia, bo mój Pan mówi, że to jest złe. Ale kiedy ktoś wchodzi w wyobrażenie Boga, jakąś religijność, przechodzi z czegoś do czegoś, co dalej jest puste, nie ma wypełnienia Chrystusem, to czasami nawet nie widzi, że jego życie nie uległo żadnej zmianie. Wiadomo, że zbawienie jest rzeczą indywidualną, którą Bóg prowadzi. Każdy jest indywidualnym przypadkiem. Tu Pan Bóg zdarza się, że jednego przemienia w jednej chwili całkowicie, na drugim pracuje przez dłuższy czas. Niektórzy mogą być na tyle dobrymi po prostu ludźmi, że pewne grzechy w ogóle w ich życiu nie miały miejsca i oni powiedzą, ale ja nigdy z tym nie miałem problemu. Chwała Bogu za to. Co nie znaczy, że nie ma innych rzeczy. Apostoł Paweł bardzo często w wielu miejscach zachęca, badajcie wasze serce. Badajcie wasze myśli. Przychodźmy do naszego Pana. Pytajmy, czy moje marzenia, moje pragnienia, moje hobby, to jak spędzam czas, co słucham, co oglądam, czy to jest wszystko zgodne z Jego wolą, czy to się Jemu podoba, czym tym Go wielbię. A może jest coś takiego, co Go zasmuca, co powoduje, że moje myśli są skupione zupełnie na czymś innym. Pamiętam, że jako młody człowiek też, kiedy jak się nawróciłem, wiele rzeczy jeszcze gdzieś tam zostało, które bardzo lubiłem. Mało tego, miałem taką tendencję, że szukałem sobie rzeczy, które były w tym świecie, ale były takie chrześcijańskie, takie miały znamiona czegoś dobrego. I tak na przykład bardzo lubię muzykę, więc długo sobie szukałem wykonawców czy piosenek, które będą fajne, bo cały czas gdzieś na mnie będą działały, ale żeby nie miało czegoś złego. I powiem wam, że długo szukałem, ale doszedłem do wniosku, że nie ma czegoś takiego. Albo coś jest od Boga, albo od Niego nie jest. Ja mówię wam o moim przeżyciu z Bogiem i do czego ja doszedłem. Ale to też chcę pokazać, że Pan Bóg musiał mnie przekonywać. Bo ja próbowałem czegoś bronić, coś co lubiłem. I po ludzku pewnie gdybyście tam posłuchali tego, co tam wtedy słuchałem, to nie było w sumie złe. Tam nie były straszne rzeczy, jakieś obraźliwe. Ale te myśli, jak się wsłuchiwałem, one kierowały mnie do kogoś innego. Nie do Boga. One mnie kierowały od Niego, albo do człowieka, albo do mnie, albo do moich pragnień, do nawet pięknych rzeczy, tak? Tak jak wiecie, jest wiele piosenek o miłości i one brzmią fajnie, tylko tam jest cały czas ta miłość ludzka, egoistyczna, samolubna,
A dzisiaj to, co śpiewaliśmy, ta miłość szła. Zobaczcie, że tam nie ma nic, co było związane z jakimś uczuciem, z jakimś tylko pragnieniem. Ta miłość była uniżona, gotowa do poświęcenia, była całkowitym zaprzeczeniem tego, co ten świat rozumie jako miłość. I nigdy nie słyszałem, żeby ta piosenka była jakimś hitem, żeby ludzie śpiewali ją, pośpiewali. I nigdy taka nie będzie. I zdajemy sobie z tego sprawę. I apostoł Paweł dalej mówi, ja nie chcę was, to co dzisiaj bracia mówili, ja nie chcę was wrzucić w jakiś nowy zakon. Nie chcę, żebyście teraz mieli wszystkie przepisy powypisywane i to jest dobre, to jest złe. I mówi, wszystko mi wolno. I to jest piękne, bo naprawdę w Chrystusie wszystko nam wolno. Tylko w Chrystusie mamy też to, że Duch Święty pokazuje nam, jakie są Jego pragnienia. Co jest dobre i nie musi stać nad nami człowiek i mówić, no tutaj to jest złe, to jest dobre, to jeszcze zobaczymy, jakoś tam się zastanowimy, coś ustalimy. Nie. Nie wszystko jest pożyteczne. Tak jak jest też wiersz, że wszystko badajcie, tego co dobre, tego się trzymajcie. No i wiele osób mówi, no ja badam, ja testuję. No przecież nic z tym złego nie jest, Słowo Boże mnie zachęca. Zawsze mam pytanie. Czy naprawdę to, co testujesz, nie wiesz, że jest złe? Bo naprawdę my bardzo często, doskonale wiemy, co jest złe i nie musimy tego testować. Po to dany nam jest właśnie Duch Święty, żeby On wyposażał nas to, co jako ludzie nie mieliśmy nigdy. Zobaczcie, że Bóg stworzył w nas nowe sumienie. Dobre sumienie, które jest w stanie odróżniać te rzeczy, jeżeli go nie zagłuszamy. Wszystko mi wolno, ale ja nie pozwolę, by cokolwiek mną zawładnęło. Sprawdź, przetestuj, czy przypadkiem coś, co nawet ma znamiona czegoś dobrego, nie zawładnęło twoim życiem. Zobacz, na co poświęcasz najwięcej czasu. Zobacz, co wybierasz, jak masz wybrać sprawę Bożą, a tą drugą. Ja nie będę mówił, co to jest, bo dla każdego może być zupełnie coś innego. Ale czy przypadkiem nie stałem się w czymś niewolnikiem? I nie bój się tego, bo jeżeli odkryjesz coś takiego w swoim życiu, to nie jesteś na straconej pozycji. Apostoł Paweł nie po to mówił, że odkryj, przetestuj swoje serce, zweryfikuj, a jak się okaże, że nie, no to sorry, nie jesteś z nami. On pokazuje zupełnie co innego. Przyjdź z tym do Chrystusa. Sam nie wygrasz. Możesz próbować oczywiście, ale będziesz się zniechęcał, w pewnym momencie powiesz, jak tak Bóg wygląda, to ja nie chcę. Przyjdź do Niego. Chrystus był, jest i będzie taki sam. Czy On się zmienił, ma mniejszą moc? Czy kiedy był na ziemi, to wtedy był potężny, a teraz już nie jest? A wręcz pamiętacie, co powiedział? No ja muszę odejść, a wyślę wam pocieszyciela, no bo on sprawi, że jeszcze większe rzeczy będziecie robili niż ja. Zobaczcie, jaka pokora, jaka nadzieja, jaka zachęta. Mało tego mówi, ja idę przygotować wam miejsce. Nie zostawiam was samych. Oręduję cały czas u Ojca za wami. Dalej Paweł zachęca. Bóg zaś Pana wzbudził i nas także wzbudzi swą mocą. Wzbudzi nas w czasie ostatecznym, to wiemy, ale też wzbudza cały czas nas do świętości. Do tego, że sami naprawdę nie jesteśmy w stanie. Ale On może zmieniać nasze myśli, nasze pragnienia. Mieliście takie doświadczenie z Bogiem, że kiedyś coś bardzo, bardzo lubiliście i wiedzieliście, że nie do końca to jest takie, jak trzeba i oddaliście Mu to? A On zmienił wasze myśli, pragnienia, że byliście wolni? To jest ta wolność. Zobaczcie, ludzie rozumieją wolność, którą daje Bóg, jako ograniczanie człowieka. Tego nie możesz, tamtego nie możesz, jesteś nieszczęśliwy. Tak, to prawda. Pan Bóg ogranicza. Ale czy dobry ojciec, widząc zagrożenie dla swojego dziecka, ogranicza go, czy nie? Czy mówi, jesteś szczęśliwy, biegnij, rób co chcesz. Najważniejsze jest twoje szczęście. Dlaczego małe dzieci zamykamy na podwórku i nie dajemy im wyjść na ulicę?
Bo jesteśmy złymi rodzicami, ograniczamy ich prawa, tak? Dlaczego jak dziecko prosi w pewnym wieku, to daj mi nóż, to mówimy, masz, wiesz co, nie taki, dam ci większy, żebyś był najlepszy na podwórku. Ograniczamy go, tak, ale dla jego dobra. Zobaczcie, na czym polega to, co dał nam Bóg. Czy możemy robić wiele rzeczy, które robi ten świat? Czy Pan Bóg zabrał nam ręce, nogi, głowę, nie myślimy? Nie. Ale wolność polega na tym, że ja nie muszę robić tego, co inni muszą robić. To jest wolność. Mało tego, to jest ciekawe, że Pan Bóg uczynił nas na tyle wolnymi, że staliśmy się Jego niewolnikami. Ja wiem, że to trochę brzmi jako sprzeczność, ale Jego niewola jest tak jak Jego jarzmo. Pamiętacie, co On mówi? Wkładajcie na siebie moje jarzmo. Ono jest jakie? Ciężkie i nie do zniesienia, tak? Lekkie i przyjemne. Uczcie się ode mnie czego? Być pewnym siebie i przebojowym. Pokornym i łagodnym. I wtedy co znajdziecie? To, co cały świat szuka. Ukojenie dla swojej duszy. Dalej mówi o problemie nierządu, nieczystości moralnej, jakby kolejnej odmiany tego, co było w 5 rozdziale. I też, słuchajcie, zachęca ich do tego, uciekajcie przed nierządem. To jest ciekawe. Józef, pamiętacie, co zrobił? Wolno odwrócił się i odszedł, żeby nie zgrzeszyć. Tak szybko uciekł, że płaszcz zostawił. I tu kiedyś Tomek też mówił, żebyśmy od pewnych rzeczy po prostu unikali, uciekali wręcz. I to jest dobre. Niejednokrotnie powiedzą, tchórz, coś ciebie za facet, tam wstydzisz się na kobietę popatrzeć, no co ci się stanie, nie ugryziecie. Czytam na mężczyznę, bo to w dzisiejszych czasach, wiecie, to już nie ma trudności ani w jedną, ani w drugą stronę. I tak sobie myślę, czasami jak pamiętam, czytałem właśnie list do Koryntian, to mówiłem, o ci Koryntianie to mieli tak źle, my to takich nie mamy problemu. No myślę, że dzisiaj nie mamy mniejszych niż oni. Oni faktycznie, wychodząc na ulicę, wszędzie gdzieś mogli widzieć, my jesteśmy na tyle moralnymi ludźmi dzisiaj żyjącymi, że to już jest tak raczej gdzieś tam pochowane. Tylko co z tego, jak atakuje to z każdej strony w innych miejscach. Publicznie reklamę, w telewizji już chyba nic nie zaskoczy. W filmach nic nie zaskoczy. W muzyce już też nic nie zaskoczy. Pornografia sieje takie spustoszenie, o jakim sobie nawet nie zdajemy sprawy. Wiecie, do tego stopnia, że z jakichś tam badań wynika, że mafia się przerzuciła w dużej mierze z takich, powiedzmy, działań, które kiedyś miały, które były niebezpieczne dla ludzi, ale i dla nich, że pójdą do więzienia, na równie dobrze dochodowe albo lepiej, ale i bezpieczniejsze. Pornografia. Między innymi. Zobaczcie, nie ma... Chyba nigdy nie było tak dużej dostępności jak dzisiaj. I czy chcecie, czy nie chcecie, korzystając z telefonu, z komputera, jesteście na to narażeni. I dorośli, i dzieci. Badania jakieś tam sprzed iluś lat patrzyłem, podobno co czwarty 16-latek, i to nie, że miał styczność, tylko regularnie karmi się tym. Młodsze dzieci tam co piąte. Zobaczcie, o jakiej skali mówimy. I to są ci, którzy tylko karmią się regularnie, a ci, którzy widzieli, którzy słyszeli, staje się standardem. I ciekawe jest to, moje spostrzeżenia, i to nie dotyczy tylko młodzieży, ale również dorosłych, ludzie są tak uwikłani w to, że całkowicie sobie z tym nie radzą. Mało tego, jestem pewien, że i wśród wierzących znajdą się tacy ludzie. I wiecie, to jest o tyle jeszcze pułapka duża, że kiedy na przykład zdarzy nam się zgrzeszyć jakimś tak zwanym, w naszym rozumieniu, mniejszym grzechem, to łatwiej przyjść i go wyznać. Albo łatwiej poprosić, bracie, módl się za mną, bo mam taki problem. Tak, bo nie chce mi się na przykład czasami przyjść na zgromadzenie. Bo źle się odezwałem do dziecka czy do żony. Bo to czy tamto, łatwiej. Ale przyjdź teraz i powiedz do brata czy siostry, wpadłem w sidła pornografii. Módl się za mną. No jak, no przecież tego nie zrozumie, nie? Powie zaraz, że jesteś niewierzący i tak dalej. Zobaczcie, mamy te same zagrożenia i te same niebezpieczeństwa. A sidło jest naprawdę na tyle duże, tak niszczące,
że trzeba o tym mówić, ale też mówić, że w Chrystusie jest zwycięstwo. W Chrystusie mamy wolność. Nie ma rzeczy, która jest większa od Niego. Najgorsze jest tkwić w tym i nie szukać ratunku u Niego. I wiecie, wtedy wchodzimy w ogromne niebezpieczeństwo obłudy. No bo dalej jesteśmy jedną nogą, przychodzimy do zboru, może się modlimy, może bierzemy udział w łamaniu chleba. A z drugiej strony wiemy, że jak wrócimy, to znowu nas zwycięży, znowu zrobimy to samo. To niszczy nasze relacje z Panem, relacje nasze między braćmi, siostrami, relacje w rodzinie, w małżeństwie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak wiele rodzin jest zniszczonych przez to, że jedno z małżonków jest to uwikłane. Bo to jest zdrada, to jest nic innego. Oczywiście to może być nie fizyczna, może być wirtualna, ale co Pan Jezus powiedział o cudzołóstwie? Jeżeli już w swoim sercu, w swoim umyśle dopuściłeś się tego, w moim świetle to się nic nie zmieniło. I to nie chodzi tylko o Jego światło. On zdaje sobie sprawę, jak działa nasz rozum. On go stworzył. I nie mówi po to, żeby nas ograniczyć. On chce nas ochronić. A kiedy pojawia się cudzołóstwo, no to wiadomo, że te więzi się rozluźniają, no bo a jak ktoś przyłapie, to co ja powiem? A jak to wyjdzie gdzieś dalej, no to co? Zobaczcie, że kłamstwo później jest automatycznie następnym grzechem, który idzie w parze. Pamiętacie Dawida z Batszebą? No najpierw tylko popatrzył. To, że na początku spojrzał, wyszedł, nie było grzechem. Ale to, że został i przypatrywał się, i przypatrywał, i wzbudził w swoim sercu pożądanie, to już było grzechem. Później co? Tylko ją zaprosił, zobaczcie, sam sobie tłumaczył. Ja tylko z nią porozmawiam. Ja tylko się dowiem, kim ona jest i tak dalej. Nie dał już rady. A zobaczcie, jaki mąż Boży. Jak blisko Pana. Jak go wielbił, jak go chwalił. Jak nim żył. Myślę, że nie jeden z nas chciałby mieć takie życie jak on. Więc jeżeli to było zagrożenie dla niego, to czy my jesteśmy mocniejsi, mniej narażeni? Myślę, że nie. Później co było? Kłamstwo? No tam poszło jeszcze dalej, wiadomo, miał władzę, łatwiej pewne rzeczy było zrobić i też miał czyste ręce, on nikogo nie zabił. Ale jedna niesamowita rzecz, która mi się właśnie u Dawida podoba i myślę, że Panu Bogu to, co on mówi, że był według myśli jego serca, to to, że kiedy Bóg mu pokazał, że to jest jego wina, to jest jego grzech, to wyznał ją, pokutował z tego. I to jest ciekawe, my często, kiedy pozwolimy, żeby pewien grzech pojawił się w naszym życiu, to zawsze liczymy na Bożą łaskę do tego stopnia, że nie tylko, że zostaniemy z niego wybawieni, że Pan przebaczy, ale że nie poniesiemy konsekwencji tego grzechu. Czy Dawid nie poniósł konsekwencji swojego grzechu? Poniósł i to dotkliwe. Bunt Absaloma, jego poniżenie przez wielu ludzi, to była konsekwencja tego grzechu. Jeszcze nie mówię nawet o tym dziecku, które zmarło. I zobaczcie znowu postawę Dawida. Powiedział, Panie Boże, no przecież Ci wyznałem to. No, wybaczyłeś mi to. To czemu jeszcze teraz muszę to nieść? Ten krzyż. Teraz tak mam ciężko. To była część tego, czego on potrzebował. Pamiętacie, że kiedy Salomon miał zostać królem, to Dawid mu powiedział, co ma zrobić z tymi ludźmi, którzy go poniżali, ale on nigdy sobie nie pozwolił, póki żył, na to, żeby w jakikolwiek sposób ich skrzywdzić, bo wiedział, że to była lekcja od Pana dla niego i on tego potrzebował. Tu tak jak czytaliśmy, dobrze jak mąż leży i pozwala, żeby włożyć na niego jarzmo. I on o tym wiedział, Dawid. Jako wielki król, myślicie, że łatwo mu było się tak dać poniżyć? Na oczach całego ludu jego syn obcował z jego nałożnicami. Bardziej nie mógł go poniżyć. Już sama zdrada syna. A jeszcze w taki sposób nic bardziej poniżającego nie było. I to pycha jest jednym z najgorszych rzeczy, które powoduje, że blokuje nas, żebyśmy wyznali nasz grzech. Bo zobaczcie, co przeszkadza. No ale jak ja powiem, co oni o mnie pomyślą? No jakie będą konsekwencje tego? Taka drobna rzecz,
ale niszczy nas niesamowicie. Nie pozwala przyjść, wyznać i pozwolić, żeby Bóg to oczyścił, żeby to uzdrowił, żeby to uleczył. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Oraz, że już nie należycie do siebie samych, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni? Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Czasami jest taka narracja, że nie ma znaczenia, jak żyjemy. Nasze ciało to jest nasze ciało. Zobaczcie, że kiedy uznaliśmy Pana Jezusa naszym Królem i Panem, to On stał się Panem, czy nie? Jeżeli nas wykupił, wiecie, co to jest wykupić? Kiedy byłeś niewolnikiem u kogoś, ja zapłacę za ciebie. Ja mogę oczywiście uczynić cię wolnym, ale automatycznie ja cię wykupiłem, stajesz się moim niewolnikiem. I to ja mówię ci, co masz robić. Tylko różnica jest taka, że wykupuję cię od Pana, który cię niszczy, do tego, który cię prowadzi do życia, do uświęcenia, do gotowości na spotkanie z Ojcem. Ale nawet nie zastanawiasz się nad tym, że no teraz jestem wolny, no wykupiłeś mnie. Czy jesteśmy gotowi, żeby oddawać Bogu nie tylko nasze myśli, trochę naszego czasu, ale nasze ciała do czystości, do służenia Mu, do poświęcenia? Za ogromną cenę zostaliśmy kupieni. Otwórzmy pierwszy list do Tesaloniczan. 4 rozdział. Od 1 wiersza. 4 rozdział, 1 wiersza. W końcu, bracia, prosimy was i zachęcamy w Panu Jezusie. Postępujcie zgodnie z zasadami, które wam przekazaliśmy. Takie postępowanie podoba się Bogu. Wy tak postępujecie, ale jeszcze bardziej w tym celujcie. Bo wiecie, jakie zalecenia podaliśmy wam przez Pana Jezusa. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymanie się od nierządu. Każdy z was powinien wiedzieć, w jaki sposób dbać o świętość i godność w swoim pożyciu. Nie ulegać namiętnościom, jak poganie, którzy Boga nie poznali. Niech nikt w tej sprawie nie dopuszcza się wykroczeń i nie oszukuje swojego brata, gdyż Pan wymierza za to karę. To wam zresztą zapowiedzieliśmy i poświadczyliśmy. Wiedzcie, że Pan powołał nas nie do nieczystości, lecz do uświęcenia. Kto ten fakt lekceważy, lekceważy nie człowieka, lecz Boga, tego, który nas obdarza swoim Duchem Świętym. I to jest ciekawe, że apostoł Paweł bardzo często, kiedy dawał jakieś nakazy zborowi pańskiemu, to mówił, to jest nie moje słowo, jest mój nakaz, ale jest pański. Dodał parę swoich, ale dodał ich na kanwie tego, że chodził z Panem i mówił, to ja mówię, ja Paweł, ale chyba jestem godny zaufania. A tu ewidentnie mówi, to jest wasz cel, uświęcenie. I jeżeli pominiemy tą część, jeżeli pominiemy możliwość, żeby Bóg nas oczyszczał i przygotowywał, to co było mówione też tydzień temu, apostoł Paweł mówi też do Tymoteusza jedną ciekawą rzecz. Jeżeli ty ograniczysz się z takich rzeczy pospolitych, to będziesz gotowy do rzeczy jakich? Zaszczytnych. To jest ciekawe. Pan Bóg przygotował dla nas dobre uczynki, żebyśmy mogli wypełniać. To nie jest nasza zasługa, to nie jest nasza jakaś wielkość, wspaniałość. Ale też mówi, jeżeli ty, czyli pozwolił, żebyśmy poddawali się pod Jego wolę. Żebyśmy my szukali u Niego moc do tego, żeby z pewnych rzeczy rezygnować i wtedy pozwalamy, żebyśmy byli gotowi do służenia Jemu. Pytanie, czy mamy takie pragnienie? Czy ty i ja mamy pragnienie, żeby podobać się Bogu i Mu służyć? Do tego stopnia, że chcemy oddać Mu całe życie, wszystko. Sferę zawodową, rodzinną, prywatną, wypoczynkową, jaką byśmy tam nie mieli. Czy mamy to pragnienie? Bo wtedy On będzie nam wskazywał, co dalej czynić. Mało tego,
Wiedząc to, będziemy chcieli u Niego szukać tej mocy, żebyśmy tak czynili. Otwórzmy list Piotra, pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Od 13 wiersza. Dlatego uporządkujcie swe myśli. Jako ludzie trzeźwi, całą swoją nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Wzorem posłusznych dzieci skończcie z zaspokajaniem swoich dawnych żądz. Należą one do okresu waszej nieświadomości. Bierzcie za przykład świętego, który was powołał. Bądźcie święci jak on. Do czegokolwiek przyłożycie rękę. Czytamy przecież, bądźcie święci, gdyż ja jestem święty. On, bez względu na osobę, sądzi każdego według jego uczynków. Skoro nazywacie go ojcem, pielgrzymujcie przez życie jako ludzie świadomi odpowiedzialności wobec niego. Pamiętajcie, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, odziedziczonego po ojcach, lecz drogą krwią Chrystusa, baranka nieskazitelnego i nieskalanego. Zobaczcie, Piotr mówi to samo. Zostaliście uświęceni, zbawieni przez coś, co nawet sobie nie możemy wyobrazić, jak wielką cena została zapłacona. Jako dzieci posłuszne powinniśmy pragnąć tego i dążyć, żeby się Jemu podobać. Żebyśmy pielgrzymowali w posłuszeństwie Jemu. Zobaczmy jeszcze drugi rozdział od wiersza 9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. Kochani, zachęcam was, abyście jako uchodźcy, jako ludzie nie tutejsi, rezygnowali z rząd ciała, które walczą przeciwko duszy. Wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny, tak by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknu waszych czynów, mogli uwielbić Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia. Może to 18. Niewolnicy, z całą odpowiedzialnością podporządkowujcie się woli panów, nie tylko dobrych i łagodnych, ale także przykrych. Kto bowiem posłuszny sumieniu oświeconemu przez Boga napotyka trudności i cierpi niewinnie, ten właściwie dostępuje łaski. 21. Na to was powołano. Chrystus również cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. Zobaczcie, co Piotr mówi dalej. Staliśmy się ludem wybranym, kapłaństwem, staliśmy się świątynią. Ale to nie jest tak, że staliśmy się i już nie ma więcej żadnego znaczenia, nic nie ma sensu, teraz samo się wszystko dzieje. Jeżeli jesteśmy tego świadomi, do czego zostaliśmy i przez kogo powołani, to pamiętajmy, jaką mamy rolę też tu na ziemi. Często, i to takie naturalne, pamiętam, też miałem taką myśl i często o tym rozmawialiśmy, pamiętam, w młodzieży, jak się kilka osób nawróciło, to mówiliśmy, no, jesteśmy wolni, jesteśmy zbawieni, najlepiej jakby się teraz życie zakończyło. Po co dalej się męczyć, lepiej być już z Panem. I to było fajne, bo to było szczere i myślę, że tutaj nikt nie mówił to na zasadzie, żeby, nie wiem, umniejszać temu, co Pan Bóg nam dał. Taka trochę nieświadomość. Ale tutaj widzimy, wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny. Aby przyglądając się piękno waszych czynów, mogli uwielbić Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia. To jest ciekawe. Ja nie wiem, czemu Pan Bóg tak wymyślił, ale tak postanowił, że zostawił na ziemi swoje dzieci, swój Kościół, żeby przez nas ludzie mogli poznawać Jego. Nie wiem, czy sobie zdajemy, jaką wielką odpowiedzialność, jaką łaskę Pan Bóg nam dał. I pytanie, czy ja sobie zdaję sprawę, że każdego dnia, czy jestem w rodzinie u siebie i moje dzieci na mnie patrzą, moja żona, czy jestem wśród sąsiadów, czy w pracy,
czy wśród kolegów, znajomych, czy ludzie patrząc na moje życie, na moje postępowanie, naprawdę mogą zobaczyć, że Bóg jest niesamowity. Nie wspaniałego człowieka, nie wyjątkowego, nie takiego mocnego, ale pokornego człowieka, który został zmieniony przez Boga i który żyje według Jego zasad. Nawet jeżeli z tego ludzie szydzą, nawet jeżeli nie rozumieją, wyśmiewają się. No wiecie, to jest ciekawe. Jest napisane, że pomimo, że to będą czynili, to Duch Święty będzie to wykorzystywał, żeby w dniu nawiedzenia mogli wielbić kogo? Nas? Boga. I to jest najpiękniejsze, jeżeli mamy takie świadectwo, że kiedy człowiek widzi, jak Bóg do niego przemawia, to nie mówi, jesteś niesamowity dzięki Tobie, tylko mówi, to już nie Twoje zwiastowanie, ale Bóg mi się objawił, Bóg mi to pokazał przez swoje słowo i to jest mój Pan. I nie ma rzeczy lepszej i piękniejszej, jeżeli naprawdę przez nasze życie, przez to, co Bóg mógł wykonać, bo poddaliśmy Mu się, że ktoś mógł poznać Jego łaskę. Pamiętacie, szatan chodzi jako lew ryczący, przeciwstawcie mu się mocni, ale w kim? Wierzę, ale komu? Panu, Bogu, tak? Panu Jezusowi. I wtedy co? Ucieknie. Bo co? Bo my byliśmy mocni, on ucieknie? Poddajcie się Bogu, umiśćcie się przed Nim, a On co zrobi? Wywyższy, ale co, że teraz, nie wiem, będziemy na jakichś wielkich stanowiskach, nie wiem, zostaniemy prezydentem, wywyższy nas? Jeżeli będzie taki chciał, Jego wola, On różnie działa, naprawdę różnie. Ale myślę, że wywyższy w tym, że będziemy mogli oglądać Jego życie, Jego charakter w nas, w innych braciach, w innych siostrach. I to też jest niesamowite, bo powiem Wam, wtedy nawet słowa nie są często potrzebne. Jeżeli ktoś widzi brata, siostrę, którzy są pobożni, którzy chcą służyć Bogu, naśladują Go, to nie ma piękniejszej zachęty. Nie ma piękniejszej rzeczy, która nam to pokazuje. Kochani, na koniec otwórzmy Jana, Ewangelię Jana, 15 rozdział. I na tym zakończymy. Jana, 15 rozdział, od 4 wiersza. Pan Jezus mówi tak do swoich uczniów. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie, ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo bez mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i usknie. Takie zbiera się, rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, byście przynosili obfity owoc i okazywali się moimi uczniami. Pan Jezus przypomniał podstawową zasadę. Trwanie w Nim to nie tylko to, co On zrobił, że On trwa w nas, bo to jest coś, co nam dał w łasce i tutaj do tego nic nie dokładamy, ale pozwolił nam też trwać w Nim i z Niego czerpać soki. Zobaczcie, jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, On pokazał nam wszystko. Zostawił nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Nie możemy powiedzieć, że no ale ja jeszcze nie wiem tego i Pan Bóg mi nie odpowiada. W Jego Słowie znajdziemy wszystko. Jeśli trwamy w Jego Słowie, co znaczy trwanie? Że znamy je na pamięć? Dobry początek. Cóż to znaczy trwać w Jego Słowie? Pozwolić, żeby ono realnie wykonywało się w moim życiu. Żebym naprawdę był Jego uczniem. Jeżeli On mówi, że mam być pokorny i łagodny, to jaki mam być? Czy sam jestem w stanie? Nie, ale w Nim mam przykład i w Nim mam moc, żeby takim być. I to, co jeden z bardziej lubianych wierszy, który jest też chyba najczęściej przekręcany. Proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Prawda czy fałsz?
prawda. Oczywiście, że prawda, bo powiedział to Pan Jezus. Ale często ludzie to rozumieją, że kiedy ja trwam w Nim, czyli jestem w jakiejś religii, w jakimś tam zrozumieniu Jego, to, o co poproszę, stanie mi się. Będę zdrowy, zawsze bogaty, szczęśliwy, bez problemu. A On mnie o tym mówi. Kiedy będziemy w Nim trwali, to w nas będzie co? Jego wola, Jego pragnienie. A wtedy o co będziemy prosili? O to, co jest zgodne z Jego wolą. A czytamy, że kiedy poznajemy, że On nas wysłuchuje? Że spełnia wszystko to, co jest zgodne z Jego wolą. I to jest to. Jesteśmy w Nim. W Nim płyną nasze pragnienia, nasze myśli. Jeżeli nie napełniamy się Jego Słowem, jeżeli według Niego nie żyjemy, to nie dziwmy się, że nie mamy takich pragnień. Że zadowolimy się zewnętrznymi rzeczami. Ale dalej będziemy puści i dalej będziemy potrzebowali jakiegoś wypełnienia. I będziemy szukali w ludziach, w kościele, w organizacji, we wszystkim, w różnych rzeczach. I ani nie będzie w tym pokoju, ani radości. W Nim mamy wszystko. Szukajmy tego, co nam jeszcze brakuje, a w Nim znajdziemy. Nie bójmy się badać, nie bójmy się poddawać i żyjmy dla Jego chwały, żebyśmy naprawdę mogli też dla innych służyć przez to, że oni w nas będą mogli zobaczyć Jego moc. Amen. Powstajmy i podziękujmy w modlitwie Bogu za zwiastowanie.